wiem, że został on zaopiniowany pozytywnie przez związki nauczycielstwa, jakie mamy w szkołach, zarówno przez Solidarność, jak i przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Przykro mi jest trochę, że jako członek Komisji Oświaty nie miałem do czynienia, czy nie brałem udziału w tych negocjacjach, które się odbywały bodajże przez 3 dni. Po wyliczeniach, jakie nam przedstawiła na Komisji Oświaty pani kierownik Kordylewska, wynika, że dodatki za te uciążliwe warunki pracy na chwilę obecną z 10% zostały obcięte do 2,50 zł. Tak jak pan przewodniczący mówił, został osiągnięty jakieś porozumienie na środku, że tak powiem, rozmów, ale mimo wszystko wnioskuję, aby tę kwotę zamienić na kwotę 3,50 zł, czyli to jest zaledwie złotówka. Przy stawce 2,50 zł za godzinę jest to kwota bodajże 187,50 zł, a przy stawce, którą ja proponuję, czyli te 3,50 razy 75 jednostek godzinowych, daje to kwotę 262,50 zł. I o to wnioskuję i proszę o zmianę zapisu tej uchwały. Dziękuję. Myślę, że pan jako nauczyciel, panie przewodniczący, zrozumie mój wniosek doskonale. Myślę, że pozostanie również. Dziękuję.